naprawa systemu podatkowego, której rząd oddawał się tak intensywnie przez pierwsze 2 lata rządzenia, skutkuje już dzisiaj znaczącymi, większymi dochodami do budżetu gminy, ma bezpośredni wpływ na potencjał inwestycyjny, ale deklaruję tutaj też, że będziemy zabiegać o środki bezpośrednio z budżetu państwa na wyrównanie szans kształcenia młodzieży w środowisku wiejskim, bo tak jak rząd ma ambicje przywrócić równość między metropoliami i Polską powiatową, tak chciałbym, żeby ta równość zeszła trochę niżej do wyrównania szans edukacyjnych i rozwojowych w poszczególnych sołectwach samorządu. Szanowni Państwo, dzieci tutaj przywołały kontekst historyczny, w którym dzisiaj pozostajemy. To jest 100-lecie odzyskania niepodległości, to jest rocznica wybuchu I wojny światowej. Bardzo dziękuję za to. Znakomity rys. Polska wniosła ogromny wkład w pokonanie Niemiec, pokonanie nazizmu. Czwarty wkład wśród państw aliancji. Trochę została skrzywdzona w Europie po rozdziale terytoriów i stref wpływu. W Poczdamie, w Jałcie ubolewamy z tego powodu. Dzisiaj przed naszym pokoleniem ogromna praca do wykonania tego, żeby zbliżyć się w sensie logistycznym, w sensie infrastrukturalnym, rozwojowym do najbardziej, najwyżej rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Taki mamy plan, takie mamy ambicje. Ja wierzę w to, że podołamy temu w możliwie krótkim terminie. Natomiast dziękuję tym wszystkim, którzy przygotowują młodych obywateli do wypełniania ról społecznych. Życzę dzieciom wiele radości przy rozwijaniu swoich talentów, umiejętności i na tą drogę życzę wszelkiego powodzenia, wszelkiej pomyślności zarówno dla nich, jak i dla ich opiekunów, dla rodziców i dla nauczycieli.